Witajcie wszyscy. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Filmik z okazji 1000 subskrypcji. Idę właśnie, żeby nie robić ujęć w pokoju, bo jest taka dosyć fajna pogoda. Na razie w miasteczku nie ma jakiegoś wiatru. Słońce świeci, może być fajnie, więc usiądę nad jeziorem, znajdę jakąś ławeczkę i powiem wam, co wymyśliłem. Część moich widzów, kilku, podrzuciło mi fajne pomysły, za co wam zaraz podziękuję i wymienię te osoby. Łyska, wszyscy to znamy, mewy. Ale zobaczcie, woda po prostu jest fantastyczna. No nie wiem, czy to widać akurat, ale to jest kryształ po prostu. Podejrzewam, tak na oko, z 5 metrów głębokości, a tu widzę wszystkie kamienie, można policzyć. Ryby, czy ryby widać jakieś? No nie widzę nic. No o, tam są ławeczki, to tam sobie usiądę. O, całe tutaj jezioro ładnie widać. Z kolegą mówimy, że to morze. No jest spore, spore naprawdę. Ale z jednej strony, słuchajcie, tak na marginesie chciałem wam tylko powiedzieć, że przed sobą tam mam nadzieję, że to widać, są góry. No takie mniej więcej jak nasze Karkonosze, Beskidy, czy też część Bieszczad. Tam po drugiej stronie, nie wiem czy to widać, ale to już są Niemcy. No i to tak wygląda. A tutaj wyżej, no to typowe Beskidy. Także słuchajcie, no w sumie fajnie, no jezioro jak jezioro, dosyć spore, solina też jest duża w Bieszczadach. Tutaj typowy krajobraz Beskidów i Bieszczad. Może trochę też Karkonoszy. W sumie nie mam tu nic takiego, co byśmy w Polsce nie mieli. No ale to moje prywatne zdanie na ten temat. Tutaj powiem o konkursie. Wcześniej się przygotowałem, siedziałem chyba z godzinę, może dłużej, coś tu pobazgroliłem. No ale tak, wy sobie patrzcie tutaj na ten krajobraz, a ja będę czytał, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No słuchajcie, przede wszystkim na samym początku chciałem podziękować za pomoc, właściwie prostą pomoc taką w organizacji tego konkursu. Ponieważ kilku chłopaków tutaj podrzucało mi pomysły, w jaki sposób, co i tak dalej, i tak dalej. I chciałem tutaj wyróżnić specjalnie speakera Andrzeja Chwedoruka, chłopaka z kanału Puszek XD, Maniak C330, Rafał 496, Polski Niedźwiadek, Radek XD szczególnie. Chcę Tobie, Radek, podziękować za chęć pomocy pracy w polu. Mimo, że jesteś z Lubelskiego, to jednak się zaoferowałeś. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i oczywiście jeszcze Młody Rolnik i Adam Brzuska. Także bardzo Wam dziękuję za komentarze pod filmem. To są takie naprawdę pomocne rzeczy, ponieważ człowiek ma tyle rzeczy na głowie, a tutaj jeszcze też angażuje się mocno w ten kanał, żeby on trwał. A Wy tutaj chętnie się w to wszystko włączacie, więc jeszcze raz bardzo Wam za to dziękuję. Chciałem też pozdrowić wszystkich moich widzów i podziękować za subskrybowanie mojego kanału. Słuchajcie, konkurs odbywa się na 1000 subów, ale dzisiaj przekroczyłem już 1800. No, nie będę tego zmieniał, zostawiam to na 1000, zorganizuję oczywiście następny konkurs, powiem o tym już po nowym roku, bo to będzie konkurs, który będzie odbywał się po nowym roku, ale to w tej chwili nie będę tego mieszał w ten konkurs. Jakieś zasady trzeba by tutaj wymyślić na temat tego, dotyczące tego konkursu. No i tu chłopaki podrzucili mi kilka pomysłów, z których właśnie wybrałem. Wybrałem tych kilka pomysłów i powiem tak. Przede wszystkim ten, kto będzie chciał wziąć udział w konkursie, zaraz powiem o innych jeszcze warunkach, ale oprócz tego, że będą odpowiedzi na pytania, to zróbcie jakieś zdjęcia.
prześlijcie zdjęcie swojej maszyny, w jakim ona by stanie nie była, byle byłaby sprawna, czyli ona po prostu może być świeżo po remoncie, w pięknym stanie, jak również może być odrapana w oryginale, to też będzie bardzo fajne, bo wiecie, że ja lubię takie rzeczy. Może być jakkolwiek, każda opona może być inna, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że macie jakąś maszynę, lubicie ją, pracujecie i to się liczy, że dbacie o nią w taki sposób, na jakich was stać. Bo to nie jest sztuka zrobić konkurs po prostu, czy też dla człowieka, który dysponuje nie wiadomo jaką gotówką, kupi sobie powiedzmy piękny ciągnik odrestaurowany z roku 30, czy powiedzmy jeszcze starszy i on bierze udział w konkursie, bo on wydał na ciągnik 1 000 000 złotych. Nie. Tu chodzi o to, żeby w taki sposób zadbać o ten ciągnik, jaki mamy, na jaki nas stać. I to doceniam. Także jeżeli macie wyremontowany ciągnik, na który was było stać, wspaniale, pięknie, cieszy mnie to, łapka dla was w górę. Jeżeli nie macie tych pieniędzy, a mimo to dbacie o ten ciągnik, niepomalowany jest, ale działa, jest sprawny i korzystacie z niego w rolnictwie, w gospodarstwie, to też wspaniale, łapka dla was w górę. I takie właśnie, taki konkurs to jest właśnie dla was. I te zdjęcia, czy to będzie traktor, czy to będzie, tak jak kolega tutaj mówił, kombajn, bizon, czy jakiś inny, cokolwiek po prostu, śmiało zapraszam, wysyłajcie te zdjęcia, więc jeden z warunków uczestnictwa w konkursie jest przesłanie mi zdjęcia swojej maszyny. Zdjęcie może być zrobione w polu, podczas pracy, pod lasem, na łące, w warsztacie, w garażu, gdziekolwiek, po prostu żeby to było jakieś fajne, ciekawe zdjęcie i to zdjęcie też będzie oceniane. Druga sprawa, też zwrócono mi uwagę, żebym osobiście oceniał filmy. Oczywiście będę oceniał filmy osobiście, dlatego że rzeczywiście ktoś może mieć tam powiedzmy, nie wiem, 500, 1000 czy więcej znajomych, prawda? I ktoś będzie głosował na jego filmik, na jego zdjęcie, przepraszam, nie filmik, tylko na jego zdjęcie, bo no i wygra po prostu siłą rzeczy, bo tamten drugi ma 50 znajomych. Więc ja będę sam oceniał te zdjęcia i to jest bardzo fajny pomysł, bo wtedy to będzie sprawiedliwie. Będzie 10 pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć, ale odpowiedzi wysyłajcie wyłącznie na e-mail. Dlatego, że wtedy po prostu to się wszystko nam zamarze. No nie wolno pisać w komentarzach tych odpowiedzi, bo trzeba będzie konkurs powtórzyć. Zobaczymy jeszcze, być może zrobię coś takiego, że zablokuję dodawanie komentarzy, ale nie w taki sposób, żeby w ogóle nie można było dodawać komentarzy, bo to zepsuje całą imprezę i nie będzie właściwie jak zrobić tego konkursu. Natomiast będę te komentarze osobiście dopuszczał. Czyli po prostu piszesz komentarz, on idzie do mnie na stronę do sprawdzenia, ja go sprawdzam, czy wszystko z nim w porządku i go dopiero puszczę pod filmem. Co do nagród, nad nagrodami w tej chwili pracuję, ale będą to różnego rodzaju gadżety. Chciałbym, żeby to było z PRL-u, ponieważ ten kanał jest o starych ciągnikach. Mogą być to lampy odblaskowe, mogą być to jakieś lampy, może przednie znajdę, może tylną, może szperacz, nie wiem, po prostu coś fajnego, przełączniki. Dodatkowo będą też może jakieś filtry pokupuję, oleju, powietrza, czy jakieś tam inne rzeczy, może paski klinowe. To już będzie sytuacja taka, że jeżeli wybiorę kogoś do nagrody, to wtedy zapytam, jaki ma ciągnik, co posiada i wtedy powiedzmy dokupię odpowiednią nagrodę. To jeśli chodzi o tyle. Teraz słuchajcie zasady, może troszeczkę o tych zasadach, jakie są. Więc przede wszystkim trzeba być subskrybentem obu moich kanałów, Marek Rolnik i Wybrałem Wieś. Tam na tym kanale Wybrałem Wieś to jest zaledwie kilka filmików, ponieważ no nie mam czasu się zająć tym i tym, ale kiedy skończę już jeździć za granicę do roboty, to na pewno ten kanał ruszy. Zdjęcia i odpowiedzi na pytania można wysyłać wyłącznie na mój adres e-mail. Pamiętajcie o tym, jest to adres zetor1947@gmail.com. W e-mailu należy podać swój nick lub nazwę z YouTube'a i Facebooka, żebym ja wiedział, że ten, kto do mnie napisał, to jest ten sam z YouTube'a, bo często się tak zdarza. Zresztą sam tak mam, że co innego mam, inną nazwę mam na Facebooku, a inną na YouTubie. Pytania i zadania do wykonania, aby wziąć udział w konkursie. Punkt pierwszy. Pytanie.
Kiedy ukończono produkcję Ursusa C325 i jaki był numer ostatniego ciągnika C325 i w którym filmie o tym mówię? To było pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Wyślij zdjęcie swojej maszyny na mój adres e-mail. Ważne jest, aby zdjęcie było ładne. Stan maszyny nie musi być idealny. Ważne, aby była sprawna. Najlepiej, aby zdjęcie było wykonane w plenerze, w polu, przy pracy i tym podobne. Punkt trzeci. Ile mam Ursusów C325 i z którego roku? W których przynajmniej trzech filmach o tym mówię, podaj linki do tych filmów. Punkt czwarty. Którego Zetora 25 miałem pierwszego i w którym filmie o tym mówię? Punkt piąty. Jak nazywał się mój pierwszy kanał na YouTubie, w którym pokazuję samochód IFA i dlaczego założyłem nowy kanał na YouTube? Ile i jakie auta z epoki PRL stanowiły moją kolekcję? Wymień marki i kolory. Punkt siódmy. O jakim traktorze i z którego roku zrobiłem wywiad w Szwajcarii? Punkt ósmy. Z którego roku jest traktor Steyr, o którym rozmawiałem z austriackim rolnikiem? Punkt dziewiąty. W którym roku wprowadzono w Ursusie C325 silnik z modelu C328? Oraz w którym roku i w którym miesiącu wprowadzono felgi tylne, błędnie nazwane felgami od C328? I punkt dziesiąty. Ile jest rodzajów błotników i ile rodzajów kół w Ursusie C325? To są pytania, na które trzeba odpowiedzieć, które trzeba zrealizować. Tyle na temat tego konkursu. Ten filmik będzie miał pod spodem w opisie te wszystkie pytania jeszcze dodatkowo. I oczywiście zasady. Żeby nie było, że ktoś tam powiedzmy czegoś nie dosłyszał, to będzie mógł sobie przeczytać. Także to dla Was takie zadania. Trzymam za Was wszystkich kciuki, żeby się powiodło, żebyście mieli fajną zabawę z tego. No i na pewno będzie dużo nagród. Przede wszystkim nagrody będą dla 10 zwycięzców. To tyle, jeśli chodzi o zaproszenie do konkursu. Pamiętajcie, łapki w górę, komentarze, to wszystko jest ważne i o tych zasadach, o których powiedziałem. To tyle. Trzymajcie się i życzę wszystkim powodzenia. Cześć!